Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 2 października 2022 w niedzielę organizujemy fantastyczny turniej szachowy, szachy plenerowe, symultana również i ze mną. Jest to wielkie, charytatywne wydarzenie, o którym za chwilę opowie pani Ewa, dyrektor szkoły, która opowie o szczegółach całej tej akcji. Ja się bardzo cieszę, że mogę przyłączyć się do organizacji w tym turnieju, o tym, że mogę o tym powiedzieć. Przede wszystkim robienie dobrych rzeczy ma sens. Uważam, że dzięki właśnie szachom takie rzeczy mogę też nagłaśniać. Wiemy dobrze, że szachy to bardzo poważna i piękna gra. Dlaczego by za pośrednictwem tej królewskiej gry nie zrobić czegoś pożytecznego, czegoś dobrego? Szczegóły opowie pani Ewa. Przypomnę tylko, że udział w akcji bierze oczywiście Szachuś, Fundacja Strzał w Dziesiątkę, Naukożercy i również mój klub szachowy UKS Kopernik Olsztyn. Widzimy się w Olsztynie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu przypiętym. Zapraszam już w niedzielę 2 października na fajne święto. Gramy, uczymy się, bawimy się i przy okazji zbieramy pieniądze dla tak naprawdę szkoły, która integruje wspaniałe dzieciaki. Więcej powie pani Ewa. Widzimy się 2 października. Do zobaczenia. Cześć, z tej strony Ewa, Coverzano Fluto. Ja jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi Razem w Olsztynie. Szkoły, w której ukojenie znajdują dzieciaki z różnymi trudnościami, takimi trudnościami społecznymi. Nie radzą sobie w szkołach publicznych ze względu na dość dużą liczebność klas. Niedostosowanie szkół do ich potrzeb. Taką szkołę stworzyło Stowarzyszenie Strzał w Dziesiątkę. Tutaj z tyłu za mną. Ta szkoła zaczynała się rozwijać, rozwijała się od trójki uczniów. Teraz jest ponad 70 dzieciaków, które znalazło u nas tutaj bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo i zrozumienie. Natomiast to, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy się po prostu rozbudować. I teraz jesteśmy przed bardzo trudnym wyzwaniem. To wyzwanie dotyczy pozyskania środków na wykup działki. Działki, na której postawimy szkołę marzeń, szkołę akceptacji tych dzieci. Działka kosztuje 700 tysięcy. Płaciliśmy już pierwszą ratę. Ta pierwsza rata poszła. Nie ma ciebie, możesz spokojnie iść. Ta pierwsza rata znalazła się już na koncie gminy Olsztyn, bo odkupujemy ją od gminy Olsztyn. 188 tysięcy. No i przed nami kolejna reszta, czyli prosty rachunek. 700 minus 188. Brakuje nam ponad 520 tysięcy. I ja tu zwracam się do was z prośbą o wsparcie tej naszej inicjatywy. Powoli idę po tych terenach. Tereny, które tutaj widzicie, to są po prostu bajka, magia. Lasy, z tyłu tam dalej jest jezioro. Takie tereny, które dają wyciszenie dzieciakom. I liczę na to, że nam pomożecie i wspomożecie. A teraz zaraz zbliżam się do tej działki, o której wam mówię, której jesteśmy już właścicielami, natomiast musimy ją jeszcze spłacić. I to jest nasza działka. Na tej działce powstanie szkoła marzeń, akceptacji i zrozumienia człowieka. Przede wszystkim zrozumienia człowieka.